Jest to tor bardziej dla wieloboistów, jest to tor bardziej dla zawodników, którzy pracują na dystansie, którzy mają mocną końcówkę i niektórzy, powiedzmy sobie, wykorzystują ten ślizg na płozie, tylko są takimi rzeźnikami, jak to się mówi tak w naszym żargonie. Więc myślę, że to jest taki tor bardzo wymagający. Czyli rzeźnikami, czyli pan się czuje rzeźnikiem? Ja jak najbardziej, tak. To jest tor na wymęczenie, rozumiem, o to chodzi, tak? Że sprinterzy nie będą, tam mogą nie dojeżdżać. Myślę, że tam ten opór powietrza, który jest większy na torze nizinnym, ponieważ jest to na poziomie morza, będzie ich troszeczkę stopował, oby jak najbardziej. Także tam trzeba będzie pracować do samego końca, do ostatniego metra, także myślę, że to jest właśnie nasza, zresztą przewaga całej naszej trójki. A indywidualnie, jak wy się czujecie, znaczy mówię o Zbyszku, o Janku Szymańskim? Zbyszek na pewno jest jednym z faworytów, jednym z kandydatów, ponieważ w zeszłym roku już to udowodnił, zdobywając Puchar Świata, w tym roku już dwa razy zdaje się na podium, także bardzo dobre występy. Janek Szymański, jego forma od grudnia rośnie w tempie astronomicznym, także myślę, że w Soczi też będzie w bardzo dobrym gazie. Ja też jestem zadowolony ze swojej formy. Ostatnio bardzo dobre starty testowe. Myślę, że Europa, która była w połowie stycznia, też napawa optymizmem. Także myślę, że jestem też gotowy na Soczi.